Partnerem kanału jest Alior Bank Dzisiaj mamy dla was przegląd Dzisiaj mamy dla was przegląd Co prawda nie ma już z nami ultraligowego pirata A szkoda, bo by się przydał My dzisiaj będziemy podążali w kierunku X Który oznacza skarb Skarb jakim jest sukces Sekret sukcesu Tak się nazywało intro do tego sezonu ultraligi A my sprawdzimy jaki jest sekret ogóle, sukcesu Ludzie Polaków... o tym nie wiedzą no, ta nie redakcja wiem. miała, ty też jeszcze nie wiesz, Aha. ta redakcja miała kiedyś nazywać się My to sukces. Tak? Tak. Nie gadaj o e sporcie, ale niestety, Aha, dobrze. niestety okazało się, że to jest zajęta. Z, 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 skliniłem za późno fakty. Przepraszam Cię, strasznie jest bardzo rano. Pozdrawiamy tutaj pewnego tak, sympatycznego tak, tak, za, pomorzanina. Zapytałeś się tak? Ja w sobie myślałem, tak, ta, no właśnie tak miało być. Właśnie tak miało być. No dobrze, my to sukces, a kto jeszcze oprócz nas jest tym sukcesem? Niewiele jest takich osób. Yy, tak jakby napisał to słynny twitterowicz Tomi. Ja to sukces i kto jeszcze to sukces? <głos> <głos> Dzisiaj zrobimy dla Was taki... Przegląd, żebyście wy nie musieli, czyli zobaczymy sobie na każdą ligę w Europie pod lecem i pogadamy o tym, jacy Polacy tam grają, um, jakie mają wyniki, tak, czy sprawdzimy. jest co chwalić, sprawdzimy czy jest co ganić. Wszystkie. Jest generalnie dużo śmiesznych rzeczy też w tym wszystkim. Dużo takich dziwnych zawodników, parę eksywek ze śmietnika się odkurzy. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Część z was może też się zapytywać nas, dlaczego dzisiaj nie ma o dramie Europe Savers Club. Odpowiedź jest taka, bo będzie jak yy, będzie można powiedzieć więcej. A jak nie to będzie jutro, bo akurat ja z, z tym zapytaniem tu mamy w dupie kiedy można coś powiedzieć. Dobrze, dobrze, w porządku. <grym> <grym> My mówimy wtedy kiedy Abe przyjeżdża, tak, no to, jest, jest, to jest pierwsza prawda. zasada. No. Jak Abe chce powiedzieć to mówi, no w końcu to jest, nie wiem, ale się wypowiem. No a Właśnie mój problem jest taki, że ja wiem, Jestem poproszony, żeby jeszcze chwilę się wstrzymać. No to, no to się wstrzymam przynajmniej. Niewiele, wiesz, ta drama jest bardzo nudna, jakby co. No, nic tam się nie wydarzyło. Myślę, że jest przynajmniej całkiem zabawna. No to tak. No dobrze, mniejsza z tym. Jak ktoś kogoś wyrzuca i traci pracę, to zawsze jest zabawne. No, dla postronnych obserwatorów jak najbardziej. Dobrze, panie Dawidzie, od jakiego kraju chcemy zacząć? Kurczę, przydałby nam się Globus. Globus? No, przydałby nam się Globus. Moglibyśmy nim kręcić... I, na... I wybierać. Ale kraje. mamy za to lunetę. czy znaczy, to jest akurat plójka. taka, no, no. nie, ale to... no, ale ten. Okej, okay. na jakie państwo w tym kalejdoskopie ci się wyświetliło? Chcę, półwysep jakiś. Aha. Ibe... Iberyjski. Okej, okay. no to Portugalia, Hiszpania. Portugalia? Hiszpania. Hiszpania, Hiszpania! No, Dobrze, dobrze. Zacznijmy Hiszpania. w takim razie od LVP. Jest Hiszpania. <laughs> no dobrze, więc nasz piracki y... No właśnie, to nie jest nawet statek. Nasz kuter obiera drogę na. Tylko redakcja, tylko. redakcja, to. Sukces, znaczy, okej. gadają o e sporcie. No. E Potrafi. Splujki no. Timo, no. tak? Docelowej. Obrać kurs. Obrać no. kurs, no właśnie. No, e to jest standardowe. Odkąd nawiedził nas ultraligowy pirat, my jesteśmy przeciągnięci e klimatem morskim i przede wszystkim rumem. I to jest największy problem. Tak. Może yy. nie mamy. Ale też jest w porządku. Więc chłopcy i dziewczęta zapytacie, jacy Polacy grają w Hiszpanii? Właśnie tak się zapytali. Spieszymy z odpowiedzią. A więc Polaków w tym momencie w Hiszpanii mamy trzech. Jeden nazywa się Marlon, gra w formacji Movistar Koi w tak. akademii, nie w głównym składzie. I prawdopodobnie nie wymieniał Alvaro na Marlona. To jest przekleństwo Marlona generalnie że akurat w drużynach, w których gra, to Support performuje dobrze w głównym rosterze, lepszy, on gra w Akademii. Mówili, że, że to jest przekleństwo Marlona, że akurat Support, który nie jest w Akademii, tylko w pierwszym razie jest od niego lepszy. No to jest pewne przekleństwo, <noise> prawda? Zawsze tak było właśnie, no, no. nie wiadomo, co w tym Dziwna problemu. sprawa. Jest jeszcze Rambut Club, w którym występuje Ibo, mamy Rebels Gaming, gdzie jest Raven na topie i przepraszam, to jest jeszcze czwarty Polak, no bo jest jeszcze oczywiście Syzyfek w Guasones. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie na tabelę, którą pewnie możecie zobaczyć, jeżeli będzie mi się chciało dokleić, a powinno mi się chcieć to zrobić. Nie, raczej nie będzie się widzieć, bo to dużo tabel byś musiał kleić. No wiem, wiem, ale tak trochę głupio bez tych tabel. Głupio. No, to trzeba będzie Musisz zrobić. No, strasznie ciężka jest ta robota. Montaż zajmie zaraz 5 minut 10. <śmiennie> 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 ja nie mam na to czasu. Ja mam inne prace. <śmiennie> Więc <W> mamy. <śmiennie> widać. widać ten właśnie... Będzie wiele komentarzy na, na twojej dzisiejszej fryzury, to jest pierwsza sprawa. To ona jest chaotyczna trochę, no, nie? bossy są. No nie, upadają się jak chcą, jak w Dawid Sonek, tak? W artystycznym nieładzie. Ale... W artystycznym nieładzie. Ale Próż nie jest prawo. najgorzej. pokaż oczy, jak to dzisiaj wygląda. Czuję, że wory są dzisiaj posiadane. Wory są? No, no to będzie, że, że ten że bierzesz coś. Nie? No bo ja późno poszedłem spać akurat dzisiaj, bo ja nagrywałem ten film. Europe, ten film? Tak, ten, ten i teraz go puszczałem z odtworzenia. E, dobrze, więc Rebels na miejscu siódmym pod playoffami. 5-7. E, mamy 12 gier za nami. Meczów jest 18, więc jeszcze 6 gier. Więc jak najbardziej szanse na awans są. Natomiast, tak jest. E, no trochę szkoda, że są dwa mecze różnicy między nimi, a Yukam, który jest na miejscu piątym. Myślę, że Rebels to akurat jest taka drużyna, od której właśnie byśmy się spodziewali. Trochę takich rezultatów. No. Może nieco lepszy, biorąc pod uwagę, że e, no. Ananasi, Gbin czy Lexus już grają bardzo długo na scenie, no ale kurczę. oni właśnie chyba już przekroczyli ten moment, kiedy twoje doświadczenie jest walorem, a trochę dziadziejesz. No tak, tak, chyba tak jest. No. W ogóle yy, nie wiem, czy jest dziwniejsza kariera Polaka w League of Legends jak Ravena, tak szczerze. No Tak szczerze, do freskowego jest chyba najdziwniejszą taką ogólnie, yy, yy. wiesz. Od niezrobienia playów of Ultraligi po finał leca, to no, jest bardzo dziwne o, o, of course, no tak, tak, tak. Tylko bardziej mi chodzi o to, że tak. Aż tak być niezauważonym jak Raven przez nikogo, tak. to chyba nie da się bardziej. No i ja też dosłownie powiedziałem, że jest trzech Polaków w tej lidze, bo zapomniałem o Raven. No tak. Taka jest tak, prawda. Tak. No Ale zobacz, bo e, możemy sobie to przeczytać. Nie? W sensie, ten gostek w 2018 był już w Excel Akademii. W 2018 no. to się wydarzyło. No. Rozumiesz? Potem e, to te, też absurd tej kariery sobie. Pomyślcie sobie, jak to jest. 2018 Excel Akademii, 2000 18 również Wisła Błock. No i Team DPD wcześniej. O Team tym DPD warto DPD pamiętać. Ten. No ale to nie e... miało to nic wspólnego z, z tymi paczkami, które wożą. No a potem ten, potem był okres Wiluminar. E... Pamiętam, że Raven wtedy wkraczał na topa do IHG, kiedy IHG jeszcze było bardziej szanowane niż tak. w 2020 latach X+. Plus. E... I wtedy był taki duży hype. Wedzi bodajże, wtedy był na coachu, czy gdzieś tam się kręcił. On generalnie mówił, że Raven duży talent i że będzie, będzie wszystko fajnie. Tymczasem Raven ten roster z crazy, bo nie wypadł najlepiej. Sam Crazy chyba został przesunięty na ławę później, ale już nie przypominam sobie. to, 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 to był Zadiemia dopiero. Crazy? No, no. no Jak był. Sam nikt wskazuje. Był mocny, Nie, ale. A to Kraj z kiedyś spotkaliśmy, jak szczekał w talecie? Tak, tak, tak no, to właśnie. O. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No i e, <laughs> wtedy tak się mówiło, że Raven, talenciak, może być jednym z lepszych polskich top -linerów, jeżeli ta kariera będzie postępować. Minęło 5 lat, widzimy go w średnim teamie e, Ligi Hiszpańskiej, więc no, pewien progres zaliczył, ale chyba też pewna weryfikacja talentu niestety nastąpiła. No raczej e, tak, raczej no, tak. I prawda jest taka, że odkąd on opuścił Polskę. Na, y, po tym sezonie w, w Illuminar, tam widzę, że Lolpedy odnotowuje jakiś powrót na, na, na 14 dni jako temporary sub do Pride. On był coachem? Tak, tak, był ja coachem. Już tego nie pamiętam, pozycjonował coach w tym. No, Vitality tak. było tak. E, no, mm, więc potem już się nigdy nie przyczyniał z polską sceną na dobrą sprawę. Nigdy nie był też wielką osobą medialnie, więc, tak szczerze, to trudno się dziwić, że. Za wiele o nim ludzie nie Nie, no nie ale usłyszeli. też powiem że sobie szczerze, że lepiej grać w Case Sport czy w Rebels Gaming niż w Polski lidze. No indywidualnie na pewno. No ale to... Pieniężnie. no pieniężnie, tak. Finansowo również. No żyjesz na spoko standardzie wtedy. Na pewno. W, w tamtym okresie no to pewnie... W Rebels myślę, że nie oszczędza się jakoś przesadnie pieniędzy. No ja bym tak estymował pewnie by, zarobki w pułapie 2 do 5 tysięcy euro Tak. No, bym, tak, tak bym szacował. Pewnie koło trójki Raffin, ma. No, no, no. Ale nie wiemy. No, chociaż teraz sytuacja cięższa, to może być trochę mniej. No, mniej no ale życzymy, żeby miał jak najwięcej. No, portfela no. nie zaglądamy. Nie. Bo to nieładnie, ale, Chyba, ale nie zgadzam powiem. się z Tobą, że dziwnie się to tak wydarzyło, że Raven pojawił się na sekundę, zniknął i, i istnieje. I no, tak, no, no, ale wiesz, w międzyczasie był w Vitality w ogóle. No, nie wiem, no, to, 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 nie są, to nie są drużyny, do których trafiasz przypadkowo w sensie. No. Ten gość musiał naprawdę się dobrze pokazywać, i wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Musiał istnieć w świadomości wielu osób, tylko nie Polaków. Właśnie on chyba nie istnieje w tej świadomości, no. bo zawsze jak jest dyskusja o najlepszych toplinerach, no to prawdopodobnie Raven powinien być w konwersacji tak. z racji samej na to, że gra długo w, w topowych ligach w Europie. Yy, nigdy nikomu przez myśl nie, nie przebiegł. Tak samo jak no teraz już niestety ludzie wiedzą, że Freskowie jest Polakiem. Wcześniej nie wiedzieli. No tak, ale powiedzieliśmy yy, ale o Ravenie chyba nadal. Yy, mogę tak pomyśleć. Dobra, co z tym Marlonem? Co z Marlonem? No o nim za chwilę, bo ogólnie teraz przechodzimy do pasażu Polaków. Jest siódmy miejsce Rebels, potem robimy przerwę na Jukam i potem są trzy drużyny z Polakami w składzie. Także dopychamy je wszystkie po kolei, zaczynając od Syzywka, który w Guasones ma wynik 75. 5 Ja przeczytam skład. Spuder na topie, Tiger w dżungli, ale nie żaden Tiger, w sensie Tygrys, tylko Tychy, A, -y G, -r. Potem na midzie jest Ksiko, którego możecie kojarzyć z Zero City. Syzywek na bocie i na saporcie jest Farfetch, czyli taki stary, turecki zawód. Powiedz mi, panie Dawidzie, czy jest to roster, od którego scena hiszpańska powinna się skulić w strachu? No, ja myślę, że gdyby ta drużyna została podpisana w Ultralidze, to też byśmy się zastanawiali, czy się ich jakoś przesadnie boimy. Też mi się tak wydaje, a nawet jeżeli Syzywek zgniudłby puszkę i rzucił w nią we właściciela Ligi Hiszpańskiej powiedział, masz być, kurwa, w strachu, to on by nie był. To jest trzecia drużyna w Lidze Polskiej w no, na papierze chyba trudno się z tym nie zgodzić. Tak wygląda. Wiadomo, że różnie mogłoby być, nie? Ale tak ogólnie, no to... A też ja y, pozwoliłem sobie obejrzeć. No. Jak zobaczyłem, że tam panu lepiej idzie, to pozwoliłem sobie obejrzeć. Mhm. No jest to drużyna y, ciekawa. Prawda? No. Te mecze są... Że... Nigdy nie wiadomo, co cię... No. Mecze głasone są jak pudełko czekoladek, tak, jak W tak, tak, trzech nie wiadomo. Tak, Nigdy tak. nie wiesz, na Niestety, co Niestety czasami może być Marcepan. No to właśnie wtedy jest najlepiej. I tym marcepanem jest chyba farfecz. W wszystkim, bo y, Gostek podejmuje decyzje moim zdaniem losowe. A dla ciebie marcepan jest negatywnie, tak? Bardzo. No to się nie dogadamy. No, ja, no, marcepan no to jest mój chyba ulubiony słodycz. Aha. No. No to będziesz musiał siedzieć z tym farfeczem. I, <laughs> I sobie pojemy troszeczkę marcepanu, Spoko. Ja akurat z Czysiwkiem będę się stołował czekoladą milką na przykład tak? Jezu, odrzucasz marcepan, żeby czekoladę milka? Tak dobrze no Ym... w, porządku, w porządku A te białe landrynki też jadłeś? Białe landrynki? Tak nie? Zawsze jakby paczki z landrynkami to były no. kolorowe, nie? I tam były białe Ja jadłem smaku takie Smaku jakiegoś, ja wiem, anyżu czy innego Nie, czegoś. to obrzydnictwo, ja takie landrynki kupowałem w takich metalowych puszkach też były. Takie miały były bardzo ładne i, arty. Ale, Takie ale ciemne był, były. Ale, ty, i, ale były w takim w mące. Takim w takim pudrze. No. Tak, <laughs> mówił chyba o tych samych. Tak, <laughs> metalowe puzderko. No, takich A, rzeczy one, już teraz nie one sprzedają. Były, one były, cytując tutaj wielkiego erudy, te psne. <laughs> <laughs> ale tak czułem, że to jest trochę, wiesz, taki produkt z trochę innej epoki. Jak ja chodziłem do gimnazjum, to ja lubiłem kupić te Landryny. Ale tak, w sumie to wszyscy żali sneakersy i Marsy i tak dalej. A moim, moim... Tak czułem, że to się kończy, to jest ostatnia okazja, żeby dorwać te landryny Na i kim... tak w, w istocie chyba było. Może, no a pewnie gdzieś jeszcze istnieją, Pewnie ja tak. zaraz sprawdzę. Czy wy wiecie, ja może jak będę pamiętał, pewnie akurat o tym nie będę pamiętał, ale wstawię wiecie wy... tych landrynek. Landrynki w puszce, no. Są! So. Są! So. Cavendish and Harvey, to dokładnie to. Tropical Fruit Drops, Samo no. Wiadomo. W której minucie? 13. W 13.00 minucie dokleić nie, Cavendish-landrynki. Wyśmienite. No, doskonałe. Dla pirata siadają jak no złota. Właśnie. Dobra, głasone, wracając, bo my mamy. 13 minut już? Nawet nie przebrnęliśmy przez drugą drużynę. Będzie odcinek dzielony na części. No a wiesz, że myślałem o tym, czy nie zrobić dwóch części tych, no, tych można, ten? bo można. dużo jest tych Polaków. Dużo jest tych Polaków, a my jeszcze się nie ograniczamy do głównych hereli tylko. No nic, zobaczymy, no przyspieszymy trochę. Ale, Albo ale co by nie mówić, no to czy to jest marcepan, czy nie marcepan, no. czy cokolwiek innego. A jakiego ty słodycza nie lubisz? Yy, anyżu. Anyżu. No. Czy to jest anyż, czy marcepan, to... Na sam koniec okazuje się, że nie jest taki zły ten smak. Nie, nie, smak jest całkiem przyjemny i choć głosone z gramecze szalone, polecam ostatni mecz na. Jaki to był team ten z Żuchanem, z Mistrzem Świata? Przypominam. Na. A ZT? A, na Giantex. Na Giantex Akademię. Tam gra właśnie Żuchan z DRX. Mistrz Świata, warto wspomnieć. Raz jeszcze, Syzywek bardzo się chlubił, że wygrał na Mistrza Świata. No, o, taki... a, a, a ten kolega wie, że jest Mistrzem Świata? No chyba wie, no bo nawet jego skin jest w grze. A. No, ale on nie zagrał nic poza chyba jednym meczem w play czy coś takiego. Okej, okay, okej. Okay. No, więc to taki, taki Mistrz Świata. Ale no tak, ale je, tytuł jest. E... Hey, a tutaj też jest P? No, no Peach wskoczył, bo... Była generalnie afera w tym Giantexie, że pierwszy A dżuger, rzeczywiście było? No. Jakaś afera yy, obyczajowa, musiał wyjść pić, potem posed, przed Ducha. No tak, dziwnie wyszło, no ale nie z tym. leśników w ogóle. W każdym razie. Przez No właśnie on miał dramę. Okay. Go wyrzucono. Za niego wszedł pić na sekundę i teraz Ducha dopchali, Rozumiem. Więc jest. Trudno jest powiedzieć, jaka jest taka jednoznacznie silna strona tej drużyny, no bo to się zasadniczo zmienia z meczu na mecz. Tak. Czasem jest tak, że Syzywek generalnie nie to odstaje, a potem tak. zrobi coś tam w Teamfight'ach ale, i ale wygrywają. Wtedy, ale wtedy z jakiegoś powodu stopa i idzie przewaga. Albo zmida też. Albo. No to też Xico, chociaż ja osobiście też nie jestem jakimś wielkim fanem. No ostatnio tę grę na ale... z skerował sam praktycznie. On tu gra lepiej niż w Z10. Tak, a z drugiej strony są takie gry, że Syzywek na przykład Warusem robi 13-1, tak. zgarnia MVP i sam też kieruje, więc jakby. Dziwna drużyna. Cieszę się, że są na striku, bo mają cztery wygrane z rzędu. Eee, aczkolwiek no jest we mnie taka obawa, że to może się zakończyć jakoś niefortunnie. Znaczy, trochę, trochę brakuje logicznych argumentów, z jakiego powodu tak dobrze idzie. No. Nie? W sensie takie są dobre wyniki. Może być tak, że nagle się okaże, że trochę szczęścia w tym było. Mhm. No i się skończy. Też obawiam się, by o piątek tej drużyny, bo nie wiem do końca... Nie do końca rozumiem styl mm -hmm. z tych meczów, co oglądam. Nie obejrzałem wszystkich, ale też nie wiem jakim, jakim, jaki jest ich docelowy styl gry. E, do końca tego nie rozumiem. Te no objątki będą pewnie ciekawe, co nie zmienia faktu, że to już jest udany sezon tak. decyzywka. Tak, bo nawet jeżeli przegrają wszystkie mecze do końca, no to e, 7 winów już jest dla mnie sukcesem. W Bo e, przypominam, że na papierze liga, no. wszyscy stawiali ich na ostatnim miejscu w tej lidze. Więc... Wiecie, tutaj tutaj możemy czytać można czytać niki, i co chwilę trafiasz na kogoś, kto. Z kogo nie kojarzymy, tak? Jest hmm. Zerxi, Koldo, patrz w każdej drużynie można kogoś znaleźć, tak? Aha, Hacik, Lebron, Ibo, Prystalker, Legolas. Kto tutaj jest? Padlulu. No to dużo co będzie no wszędzie kogoś znajdziesz, tak? Wszędzie, wszędzie. Więc to nie jest tak, że na Jaśków się gra. No i tyle o głasones Rambut Club na drugim miejscu, wynik 8-4. Tu jest bardzo zbita ta szczytowa powiedzmy, część tabeli, bo i Kasę, i Movistar po 8-4, i Rambut też, i Heretics nad nimi, ale też 10-2 to nie jest taki bardzo bezpieczny dystans. W każdym razie, Team Ibo to Rambut. Ja trochę miałem obawy dotyczące tego składu. Bo pierwotnie tam był Raito wpisany jako pozostały zawodnik, ale z tego co widzę, dziecko jest dopisane, aż nawet sprawdzę. No było ostatnio. tych meczów rozegrał w tym sezonie. No, bo nie będę ukrywał, że jakby zawsze, kiedy ze szeroko pojętym środowiskiem rozmawiałem na temat pana Raito, no to recenzja była taka, że ziemia generalnie to nie powinien nawet grać w, w LVP, bo jest na nie za słaby. No, jak widać, jest Klafszet, wygrali dwa mecze i spoko. Ale nawet mimo Raito. To jest ten w ogóle, jest w ogóle drużyna pod względem ników. To trzeba sobie powiedzieć, że tutaj. Napakowana jest. Napakowana jest no takimi... A właśnie z jednej strony tak, a z drugiej. Tacy po przejściach ci zawodnicy, no, wiesz, no o, tak. co chodzi? No, tak, tu, tak. Two hours, okej. Okay. Był ten epizod, że fajne Shines jest w 2021. Potem awans doleca nawet. Tak, chwilę jest. tam pograł z powodów losowych. No ale potem trochę ta kariera się zastopowała. Lebron, mimo tego, że miał. Taki, y, taki moment w, na hiszpańskiej scenie, że dobrze można było o nim powiedzieć. Nagle zjazd gdzieś o, do gdzieś drugich jakoś diwów. Tak, tak. tak dziwnie, w jakimś czymś dziwnym bardzo grał. No, albo mniejsze. Włoskie Mniejsze rele dobrze, mówię, drugie jakaś, diwy. Jakaś włoska ja tak to wyglądało. Do tego e, Ibo, który też notuje słaby sezon. O, razem Esport Skeletics. Empire. O. No, to, i to nie chodzi tak, o te Liga telefon. Liga włoska. E, i bo też po nie najlepszym roku razem z Heretics. Ym, no tak, patrzę na ten skład, mówię, kurczę, niby jest spoko, ale czy nie będzie flopa, nie? nie I nie ma co flopa. idzie jak na razie, no w sensie, a też transfer jest,li co byśmy o tym nie powiedzieli, no to to jest wzmocnienie, no po, po prostu. Jeszcze też, też można mieć różne zdanie na temat tego serca, no. powiedzmy sobie do prosto, ale, ale wydaje się, że jak na takie LVP, no to on powinien tutaj orać, nie? No prawda. No dobra, tyle o tej lidze. Nie, jeszcze jest Movistar z Marlonem, również 8 wynik i ja Ci powiem, że szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, że tak to dobrze idzie. Skład Marki No Name Random, Shai, i Marlon. I teraz tak. Trójka z tych zawodników, Marki No Name i Random grali już na szczytach hiszpańskiej sceny w barwach Bizon's E-Club, więc jakby o zgranie topside'u trudno było się martwić. Natomiast Trójkę grali, tak? Tak, Myślałem, tak. że w dwójkę. E, czekaj, Marki był w... Marki Nie, czekaj, Marki... Nie. Marki był w Movistar, no. a Lego... No Name Random no. byli no. w Bizons. No, ale jakby te teamy, oba, no to były dwa najmocniejsze powiedzmy, przekrojowo w 2023 roku w o, o, Hiszpanii. Od... Zawsze będzie śmieszyło to, że goście nazywają się No Name Random. No. Tak, i grają razem. I dobrze im to wychodzi zresztą. Tak. No, ale e... Więc no, no, powiem tak. to, to, to powiedzmy też, że no, to Marlon też powinien być uważany już za takiego gościa, nie. No, ale Marlon miał słaby rok i. Miał. Y, ostatnio miałem okazję na Meet Trifcie przeciąć się z kilkoma zawodnikami, którzy grają aktualnie, i. Y, no, powiedzieli mi oni, że generalnie perspektywa na Marlona nie jest najlepsza, jakby w środowisku. Że on musi się odbić wynikowo, bo po tym co się wydarzyło w ostatnim czasie. Y, po prostu nie jest postrzegany jako bardzo dobry support. Nie? No, ale... I to myślę, że jest trochę martwiące. Ale, a, a był kiedyś? Nie, ale że jakby wiesz, nie, nie nastąpił ten moment, że idzie do lepszej ligi i tak się w niej umocowuje. Nie, Tylko, no, że o, tak, trochę no, ludzie patrzą na to, że jesteś tu trochę gościu z przypadku. Nie? Mimo tego, że już ta przygoda za granicami Polski trwa dwa lata w silnych drużynach w Lidze Hiszpańskiej i nie nie bar, a nie nawet bar, trzeci rok jest, się Bardzo mnie zaskoczył ten transfer. Ja nie wiedziałem, tak, nie wiedziałem hmm. o co tutaj chodzi w zasadzie. E, oczywiście cieszę się z tego, że Madron jest znalazł fajne miejsce i tak dalej, ale po tym sezonie no nie spodziewałbym się, że taka drużyna się odezwie. No, ja też. Szczególnie też, że dobierają sobie zawodnika Scheikery, który do tej pory występował w EBL-u i owszem, wygrywał te, wygrywał te rozgrywki. No ale szczerze mówiąc, no to to nie było tak, że ten team e, jakoś. Mega nam Shikerego sprzedawał jako mega kota, bo ja pamiętam y, gry w playinach tej drużyny i Shikery tak szczerze niczym się specjalnie nie wybijał, więc na mnie mówi Star, wiesz, z drużyny absolutnie topowej w lidze poprzez zmianę tego bota no i tak się patrzyło, no, to mówię, nie wiem, nie wiem nie czy to wiem. pyknie. Y, I widać, że nie pykło, tak, że, wiesz, deklasują konkurencję. No jest 8-4, czyli powiedzmy ten. Stosunek zwycięstw do porażek No jest taki zadowalający, ale niewybitny na pewno. Wystarcza to jak na razie na drugie miejsce. No ale zobaczymy. Mam pewne obawy, czy to będzie kontynuowane. Natomiast kibicuję Marlonowi jak zawsze. Jak i najbardziej. I... Jak zakwo z dwiema druzynami Bo Nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu przed nimi najprawdopodobniej. Mhm. E... Ale... Ale z drugiej strony tak sobie myślę, czy to nie jest drużyna, która może walczyć z cs Jest pewnie. pewnie jest, pewnie jest. Pewnie jest. No i też może właśnie to jest moment, w którym my troszeczkę przestaliśmy wierzyć, a Marlon teraz odbije, nie? Niech tak będzie. Ale ogólnie sytuacja w tabeli bardzo otwarta. Tak. No wiecie, drugie miejsce tak patrząc po prostu po liczbach to odnotowane jest kasę 8-4, a miejsce raz 2 3 4 5. Szóste to jest Yukam i oni mają 7-5. Tak. Jedna, jedna gra różnicy. Więc wszystko tam się jeszcze może zmienić. Dobrze, lunetą swoją teraz ja zerknę. Zobaczymy, zerknę. gdzie jest ten. No, no nie Dobra, gdzie teraz ja ten kubek. Gdzie płynie nasz okręt? By było. O, cholera. Widać jakiś ląd? No właśnie, czekaj, coś zasłania. A! Dobra. O, to była wielka bagietka. Teraz Bagieta? Przesłaniała mi wszystko. To oznacza, że dopływamy do Toulouse, Do Tuluzy kolego I wędrujemy do, do Francji wylew. No dobra Może tak być To sprawdźmy co się dzieje w LFL-u Spoiler alert Nie jest świetnie No nie LFL był taką, takim miejscem dla polskich kolonii To się trochę wytraciło przez lata I bynajmniej nie dlatego, że nasi zawodnicy Hurtowo poszli do Leca Ale troszeczkę jest ich mniej niestety Niż było jeszcze kilka tak, lat temu Kilku jest no to się dziwo delikatnie, ale jest tak. Agresivo w formacji egis w składzie z Ryuzakiem, Nafkelachem, Hido i Weignerem. Jest chocolate Czekolad w BK Rock Esports z Howlingiem 113, Hansem samym D, a także Hunterą. No i mamy jeszcze do kompletu e, Polskie Vitality B, czyli Nachowski na coachu, Czajek na midzie, Selfmade w dżungli. I zaczniemy, kolego sympatyczny, od właśnie, właśnie od od nich. Tak. A może od tego Aegis, bo oni jednak są niżej. A, dobra, rzeczywiście. No, bo właśnie tak mi się wydawało, że Vitality na niżej, ale zapomniałem, że jest jeszcze to egis. Ja też zapom zapomniałem. W ogóle to, że agresywo z, z Ruizakiem wylądował w LFL-u. No. I to jeszcze teraz pokazują, co pokazują. Jest to, no, jest, to, jest to obrazek smutny jest tak? to miejsce ostatnie, wynik 3-9 współdzielony z Team Dusud jak zobaczyłem transfer Ryuzakiego do, do Egis, to pomyślałem oj, Ryuzaki był dobry na Ultraligę tak. za każdym razem na EU Masters był totalnie stąpowany przez tych zawodników, na których teraz gra i wydawało mi się, że to nie jest najlepszy ruch i chyba nie jest nie, nie byłem też skupiony na wklachem za bardzo, obserwując jego boje w Hiszpanii w barwach Fnatic Team Queso, gdzie też robili bardzo niskie miejsca. Ja nie wiedziałem, że tak ci przerywają, że z tym dosłownie jest aż tak źle. W sensie, tak mnie to śmieszy, że tam jest SRT, for Femiven i oni trafią 3-9 w LFL-u. Ale wygrali na czokleta. Wygrali ostatnio na czokleta. Wyśmienicie. Happy Bento w ogóle, że ostatnie lata to jest cały czas jakaś piękna zabawa, no. No, nie mo no. nie mogę. No dziwne, bo ten team nie powinien być tak słaby, nie. prawda? Zupełnie, zupełnie. Um, w każdym razie, no obawiam się, że Egi z playoffów nie zrobi. Sześć nie. gier zostało. Nie Musieliby zrobi. wygrać wszystko. Raczej się to nie wydarzy. Szkoda, no. Szkoda no. agresivo, bo tak jak jeszcze powiedzmy w tym bds jeszcze można było mieć kilka procent szans, że może będzie ten Lec na stałe go wypchnął, coś tego, Akademia, bla, bla, bla. No ale no nie. był w Lecu i no nie wyglądał był. jakoś tragicznie. No ale też nie wyglądał no, nie, ale... wybitnie. Natomiast no, ja mam wrażenie, że to jest już taki moment, że na agresywo po prostu kładziemy krzyżyk pod kątem Lecowi. To się raczej nie wydarzy. nie wspomnę nie no. No to jest taki klasyczny przykład, co w piłce można się dzieje. Zawodnik z potencjałem. Wymaszerował, coś tam pograł, otarł się, no nie wyszło. Ale latka minęły i już. już, już gdzie, gdzie za rok? No. Z10. Z10. Może tak być, no może tak być. Z10. Ale. To nie jest tak, że obarczamy jakoś agresywo winą za to wszystko, co się nie, wydarzyło. Nie, Myślę, nie. że to był gość, który Nam był... Nam jest po prostu szkoda. Uważam, że jego potencjał nie został wykorzystany, w sensie w jego najlepszym tak. momencie w karierze nie został wyciągnięty do leca tak. i, i czuję, że to... Kiedy jesteś zawodnikiem, który gra tak długo, no bo powiedzmy sobie szczerze, agresywo był topką polskiej sceny już 5 lat temu około, tak. no to wiesz, ile można tak naprawdę czekać na to wszystko, no i... No ja bym się wypalił, nie? Po takim czasie. Czy ty zwolniłbyś Nachowskiego? Nigdy w życiu. Nie? Bo jest członkiem fabryki e-sportu. A, okej. Okay. No tak. Bo ja na przykład bym się zastanowił. Ja bym nie zwolnił Nachowskiego. Mam pewne informacje, powiedzmy zakulisowe, co jest problemem Vitality B, natomiast nie będę się nim Ja zmienić. rozumiem. Ja nie, ja nie mam i z tego też powodu uważam, że trzeba coś zmienić. Bo to nie działa. Też mi się wydaje, że w tym teamie można by coś zmienić, natomiast nie byłby to trener. Vitality B... Z dwoma Polakami i Polakiem jeszcze na trenerce, czyli Serpym. Brutalnie nam przerwano, ale my wracamy do walki. E, teraz o tym Vitality mieliśmy mówić. No. Kurset. Po raz kolejny Vitality B, mam wrażenie, buduje skład, który nie ma osiągnąć wyniku do końca, a ma wziąć graczy i ich rozwinąć. Tak było w zeszłym roku. I. E, Wyniki były w sumie podobne, czyli gdzieś środek stawki, powiedzmy, walka, żeby w tych play się znaleźć, może gdzieś tam przejść nieco dalej, ale powiedzmy bez wielkich ambicji. Eee, tam wtedy była trochę inna paka został Czajek, i to tyle, z tego składu starego. Teraz na topie biorą młodego y, tureckiego topynera Nakonaka, biorą Jope, który przed chwilą dopiero wypłynął trochę w Timestiny Miwakiem w, w Koi. Eee, wzięli Stenda również z, z Koi. Zeszłego roku dopchali tym self-made'em wyciągniętym z niebytu e sportowego. No i dla mnie wiesz, cała praca, którą nachu wykonał z tamtym timem w zeszłym roku, trochę jak krew piach, bo trzeba wszystko od początku i znowu rozwijać tej graczki. Tak Jakieś wiecie, trenera sportowego. No tak. Szczególnie jak z własnej woli jest w czymś takim jak akademia. No tak. Dlatego ja, ja, system... bym go, ja bym go nie zwalniał. No bo... W systemie rajotowym o, ja nie wiem o co chodzi z akademią w sumie. W sumie sensie po, po co to istnieje ten, to coś. Po co Vitality ma Akademię w sumie? Czy któryś z tych zawodników jest przymierzany do Leca? Moim zdaniem nie. nie. Czy na znaczy, z tego A Actually Vitality skorzystało z tego, bo wprowadzili sobie Douglasa. No wprowadzili. To tutaj tak. powiedzmy miało to sens. Ale to też był to sezon, jest... w którym wprowadzili pięciu leśników. Tak, więc... ale no tu widać, że y, jakby mieliśmy cały rok y, pod nachem Douglasa, więc jakby wdrożył się w to środowisko Vitality, wyszedł no i szczerze w Lecu nie wypadł fatalnie. Nie. Y, no chyba taki jest cel, nie? Po prostu wynik niech jakiś będzie, niech nie będzie tragedii. W tej Akademii działy się absurdalne rzeczy, tutaj grali tak dziwni ludzie jak... Targamas, Steelback, Skins, no to Saken, lat temu. Memento, Raven, Huntera, Haslin, jest Jeskla, Diplex, Szygenda! No był ten moment jak Vitality dopychało bardzo mocne składy tak. na, na warunki rl no ale to już... Ja od, nie, od nie, wiem, klucz, ja, nie, nie, jest to fakt. Ja osobiście nie rozumiem, a to też żebyście ty mnie źle nie zrozumieli, bo już zaatakowałem, tu ty tak odczułeś, że ciebie, fabrykę, kurwa, życie a. twoje, e, <laughs> nic takiego się nie stało, ja mówię, że patrzę na to, patrzę na wynik, patrzę na nazwę tej organizacji tak, i tak dalej, ja osobiście nie rozumiem po co trzymać Akademii i robić ósme miejsce w lidze, to dla mnie jest absurdalne, no. No sezon jeszcze trwa, sześć gier, także niby mogą się odbić, no ale widzę cztery lustrika i ja oglądałem te gry, strasznie tak, mam wrażenie, że w tym teamie nie następuje trochę progres, mam wrażenie, że ten team po prostu nie za wiele robi, a jak już coś robi, to jest za późno, gra jest troszeczkę wysypana. Słyszy się takie... Pogłoski na scenie. No. że Czajkowi to już nie zależy jakoś przesadnie na graniu w League of Legends. No to z kolei ja od Rayona słyszałem w Korei, że Czajkowi jak maturę zdał to się zachciało zdał. No to właśnie. A czy Rayon nie jest przypadkiem jego? No alertem? jest, jest. No dlatego okay, info no to jest. Tak samo solidne. jego słucham w, w tym, tak jak i ciebie na temat Nakowskiego. Rozumiem, rozumiem. No <laughs> yy, tyle o Vitality. Ale nie wiem, ale też ja to, to co ja powiedziałem to też nie jest potwierdzone. Tak słyszałem. Mhm. W różnych miejscach. Nie wiem czemu tak jest, bo człowiek zawsze był uważany za takiego właśnie, w sensie przynajmniej taka jego osoba była tworzona jako właśnie taki, wiesz, miły, przyjemny, fajny do współpracy, wyśmienity. No, a podobno w Dotę lubi sobie szpila. A, dać tak no, całego. to widzisz, no to yy, zamykamy Vitality, bo tak. Tak, zamknijmy to. Z, jeszcze po, tak. Zamknijmy, bo to wstyd. If I speak, I mean a big trouble. Także koniec o tym. Ja, to, to, to widzisz, to ja chciałem zwolnić na Chuckiego, a tych ze sobą No widzisz, tak. Chciałbym ją no. zniszczyć, zmiażdżyć. BK Rock Esports. Przeskakujemy trochę wyżej do górnej połowy tabeli. Czwarte miejsce. Drużyna Czekolada. Wynik: średni. 7-5. Trzy po... porażki z rzędu. Powinien być lepszy. Z czego jedna na Team Dusud garści im. Yy... Przyłożył dużo things na brandzie w tym ostatnim spotkaniu, no i tak jak szło w porządku, wynik był 7-2, tak te trzy porażki z rzędu trochę stają znaczy, takim okoniem. Akurat BK tak Rock ma bardzo łatwy myślę tutaj podany przez wielu widzów i fanów i ekspertów taki przepis na to, co, co trzeba zrobić, żeby ta drużyna grała lepiej, wystarczy zatrudnić Nemezisa zamiast Czekolada. <laughs> I już będzie hulało. No. no, słaby to jest wynik, jak na tę ekipę. Wiem ci, że Ksy pomyślał o potencjalnym połączeniu Mid Jungle 1 1 3 1 3 Nemesis. No. Było to mocno, z tego Hansam wiem. Handsome this, bota. Myślę, że Nie Poświęcilibyśmy karierę czekolada, żeby to zobaczyć. No, w sumie to prawda. Czekolada, <laughs> czekoladę oczywiście wypchnęlibyśmy do zero tenacity City. Oczywiście, e, no tak, na skład powinien być chyba trochę lepszy, natomiast e, no przy całej mojej sympatii do ksywki Handsome D, no to ja nie uważam tego gościa za jakiegoś wybitnego kuriera. A Nie da się nie uważać go. Za wybitnego? Tak. No, wyniki stary. przeczą temu, że... Ksywka jest wystarczającym myślę tutaj kryterium. No, Ksywka jest taka, że... Hansamdi. D. <noise> jest człowiekiem kultury no. <noise> ale no jak, no. jak on to wymyślił lepszy, lepszy ma nick niż gra jak on, jak on wymyślił jego. ten nick to musiał się tak śmiać ja myślę, że cały czas ma jak tak patrzy, mówi tak, tak pod nosem tak prycha, nie? No, sam to rzadko, żeby yy, Korańczyk przydymił z nicknamem ale ty naprawdę myślisz, że to jest nawiązanie? Ja... no oczywiście, że tak ziomek całą karę nazywał się Samdi. Przychodzi tu i zmienia na Hans Sandy. Może on ma na imię Hans. Nie, 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 nie. W W ogóle to, że. Jak się nazywa? Od Hansa, od europejskiego strzelca. Bierze No tu nie ma nigdzie Hansa. To, że koreański zawodnik bierze od europejskiego gracza Nickname, to jest jakiś ewenement na skalę światową, szczerze mówiąc. Wiesz, w Polsce mieliśmy Lee tak? Hiokiem on niestety się nie okazał, ale. No cóż. Co to jest LLA? No LLA, przecież on z bągiem walczył o mistrzostwo. No właśnie, no to on już tam się nazywał Hansam. No tak, tak. No to niczemu się do Europy jak przyszedł. No nie, bardziej chodziło mi o to, że w ten nasz krąg, wiesz, kulturowy zachodniego Lola. Musimy się jakoś go zapytać o to. Trzeba, no. no. Hello, Hansam D. Hello, Hansam D. Do you know who Hansama is? Here. <laughs> 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 No, ta. No, w, w ogóle powiedz mi, czy kojarzysz jakąkolwiek sytuację, żeby Koreańczyk miał taki nickname, że jego idea jest taka, że ma być śmieszny? W Polsce się zdarzało, nie? To jakieś zmiany, to jakiś debilny, yy, debilna ksywka. Meager się wydarzył w Ultralidze. Nie no, w Ultralidze w ogóle nie mówmy o tak jeszcze Tak dalej. Ale rzeczy. w Korei, no, no wiesz, Hansam D to jest bekowy nickname, ale ja nie przypominam sobie żadnego innego. Jest jeden niefortunny na pewno w Chinach aktualnie. Jest taki jeden support, który się nazywa Haha. -Ha. No jest. W sensie dwie litery hasła tak, na siebie. To, tak. Dla Europejczyka wygląda to. Yy, no powiedzmy. No, nie najlepiej. Nie najlepiej, no, nie ale, najlepiej. Ale, ale co zrobisz? No powinno być lepiej. Też sam czekolad, jak nie będę oszukiwał. Chyba z trzy gierki widziałem w tym sezonie czekolada. To mhm. akurat trafiałem na te, w których on prezentował się przyzwoicie bardzo, a więc. Okej, okay, czyli nie, nie, nie trafiłeś na Natalii. Gry natalii <gry> <gry> były. Nie najlepszy. Na tej powiem. nie widziałem. Ale sam, sam fakt yy, tego, że mamy 7-5 to jeszcze nic nie oznacza, nie? nie? Ten sezon jeszcze długi. Jakbym był czekoladem, to by mi się nie chciało strasznie yy, kolejny rak, rok kopać się po czołach w tych rl ach Brzidlik. I co byś robił wtedy? Nie wiem. No, robiłbym to dalej, ale... A! No bo co po innego To zrobić? by się mi się nie chciało, no. Rozumiem. Boże, ile razy ten gość ma jeszcze być w cus żeby dostać szansę w Lecu? Nie wiem. Freskowy ma jeden rok. Ale czekolad już szansę i miał i nie skorzystał z niej. To było 3 lata temu. Przez mental swój. No i co, teraz Paweł się rozwinął jako człowiek. Ja bym nie ryzykował na jako druczynna. Wydaje mi się, że czekolad zimpróbował na płaszczyźnie typowo ludzkiej. Ja się zgadzam z tym. Oczywiście, że no. tak. To nawet nie podlega wątpliwości. Bardziej chodzi mi o to, że to my to wiemy. Niech się dowiedzą. A już yy. trzymam ten, ten, bo zaraz słyszę. Niech sobie. to usłyszał dziś wszystkie podwórka. Lepiej z czekoladem niż u Barczewa Wójta. Zaglądaj przez lunetę, dokąd lecimy dalej. To wszystko o Polakach tutaj? Tak. Gdzie my lecimy w sumie? No wybieraj. Tyle krajów jest na mapie Europy. To jakiś browar. Browar? No. Z zobacz czy to jest wrzesień. Czekaj, Wrześniowy czekaj, browar? Czekaj, czekaj, Czy to jest jakiś festyn? Festival? Czekaj, brower? A może to jest piwo? Czekaj, czekaj, a pokaż mi to. Ty, ja widzę wielki stadion sportowy. No jest. Uuu! Obok. O, on jest na 250 osób. To jest największy stadion, jaki zbudowaliśmy chyba w Europie. Tam kapsa widzę. A, to Berlin! Berlin? To Berlin Niemcy! No, no, no właśnie mówię, że Oktoberfest no, widziałem. No kurczę. No, ale ta wielka arena sportowa, to studioleca, powiem Ci, jednak robi wrażenie. Z piracką lunetą. Widzę ten gigantyczny <grym> 240 osób, 10 miejsc akurat jest zajętych. <grym> robi to wrażenie. Robi wrażenie. A, A. Myślisz, że więcej będzie na lanie Ultraligi osób? Wiem, że będzie, no. Wiesz? Wiem, że, że jest więcej miejsc. Nie, myślę. no to to jest inna sprawa. A, czy ja przyjdzie? Mogę, czy będzie? Moim myślę, zdaniem, że będzie. Tak, moim zdaniem tak. No, chyba że się wszyscy mylimy, nie... to, no, to że... wtedy uciekamy. No, wtedy... wtedy jest koniec. Wtedy jest koniec straszliwy, ale nie, no, wierzę, że w to ludzie przyjdą. E, Niemcy. W Niemczech mamy mało Polaków. Znowu. To też onegdaj bywała stajna Polska, ale już nią nie jest. Natomiast powiedzmy, stężenie Polaków na metr kwadratowy w niektórych drużynach jest dość duże. Dość jest duże. Mam tu na myśli oczywiście Austin Force Wilhaben, czyli Tracen, Adi, Erścik, na couchu no i jeden imposter w tym wszystkim jest InfoNeral, który jest Bułgarem. W sumie cieszę się z tego, że będziemy mieli okazję wreszcie o tym Wilhaben powiedzieć. No. Jest jeszcze Enno Prime ze Szlatanem, oni mają yy, też całkiem niezłe miejsce, bo są na trzeciej lokacie, cały skład. Scarface, Szlatan, Serin, Shiganari, Laki. całkiem niezły roster. 8-5 rezultat, więc pewnie playoffy się udadzą, ale tutaj znowu sytuacja jest bardzo wyrównana. Bo yy, NNO może jest trzecie i ma 8-5, no ale Eintracht, Frankfurt, będący ósmy, ma 6-7, także też tu mówimy o dwóch mapach dystansu. Ja nie oglądałem gier NNO za dużo, może jedną czy dwie, także dużo nie powiem, ale cieszę się z tego, że Szlatanowi wychodzi, bo yy, to utalentowany zawodnik. Przyjemnie go było oglądać i szkoda, że od momentu z roz, rozdziału z lecem. Z pewnych ba bardzo dobrych nastąpił. Bardzo dobry wizerunków, Wiem, że Zlatan zarabia jakieś niebotyczne pieniądze w tym sezonie, okay. eee, co tym bardziej nas wszystkich cieszy. Oczywiście ja jeszcze, jeszcze mam na nadrabienia solubę eee, a, z Zlatanem no. na gołe pięści, eee, która się nie odbyła, a miała się odbyć. Ale no, kiedyś to nadrobimy. No ale na razie zarabiaj chłopaku, tak? No dobrze, a my pogadajmy tak. o tym Austrian Force Wilhaben. Pogadajmy. Bo ktoś mógłby się zdziwić. Ej, jak to? Liga Niemiecka jest czterech Polaków? No, Eścik i Tracyn yy, grają już w tej lidze na tle długo, że wyrobiony status rezydenta, także... To już nie są Polacy. No nie są, nie są, nie to są prawda. Też, też... No a dołączył do tego jeszcze z zakonu niepolskości. Wulaj, -Y tiadi. No tak. I to boli trochę, bo jednak yy, gramy w piłkę z Niemca. Ale zawsze I... przeciwko! Ale zawsze no przeciwko! Właśnie. No właśnie! I wygraliśmy tam. na tę no Widzisz, właśnie. dokonaliśmy czegoś, czego niemiecka scena nie jest w stanie zrobić. A szliśmy jak Husaria. Masz zawodników, zawodników, którzy grają tak długo. Jakichś Zanzarachów, Power of Evilów. Tu można wielu wymieniać, nie? Reprezentantów wysokiego jednak szczytu sportowego. I oni And na, na ulajta nie potrafią wygrać. A my wygraliśmy w ostatni weekend. A no tak, mówisz teraz. No to tak, tak oczywiście. Co yy, prawda, I piłkarsko. I teraz powiedzmy sobie, no, no, wiadomo, no, ale to są ważniejsze rzeczy mm -hmm. jednak, niż Liga Legend. I, I możliwe ale... też, że no. gdybyśmy przypisali ludziom ranking umiejętności piłkarskich analogiczny do sytuacji solo-kolejkowej, tak, czyli że mamy dywizję i tak dalej, ja osobiście ULAJ to bym nie widział w Challengerze. A ULAJ jest w Challengerze w tym momencie w League of Legends? Nie wiem, zakładam, że pewnie tak. No wiesz, no to. Nadzieja matku głupich. No jak może, to... może jest troszeczkę gorzej. A jaką byś mu dał rangę piłkarską? A, e... master 250 RP. No właśnie. Ups. Coś mnie się tak zdawało. Jaką bym dał rangę y, piłkarską? Ale... No y... dwa konta Ulight. Jedno się nazywa Ulight, a drugi się nazywa Bagno. Tak. <laughs> Oho! Gość! Sprawdzam to. Gość do domu, w domu. Nie pultaj się! Otwórz te drzwi i niech se włazi! Tak! Nic się nie odpadnie... Dobra, wskakuj i lecimy dalej. Tak, no to trzeba speedrunem tak zwanym. To może skończymy... Tak, bo to są oczy O kurwa, dobra. Po tych, po tych Niemcach już Ta, nie po my nie i jest druga Niemiec. część. No. Yy. No, więc jakobyś rangę mu przypisał? Piłkarsko. To już jest system emeraldowy, również? Tak. To platyna. Platynę! No to widać progres. Bo jak... No tak, no bo. Yy, yy, ale my. Ale my oceniamy. Yy... Patrząc na profesjonalnych zawodników, czy no, na to, co się dzieje u nas na no no boisku, nie no, na profesjonalnych to raczej nie. My, myślę, że tak, na nasze standardy, nasze plastyna, standardy to... a myślę, że nawet podjeżdża po, pod Emerald. Właśnie, miałem Niski, ale gdyby jednak Gdyby była atakuje. seria, tak? No. Gdyby, by, gdyby istniały serie jeszcze, no, no. to Woolite właśnie serią atakową Emerald. Tak, tak, to prawda, ale tam, wiesz, byłoby różnie. Czasem team mate'ów zwykle coś tego. Hmm. Różnie bywa. Y, ale powiedzmy w takim szerszym, na szerszym planie, no to ja bym, wiesz, Uwzględniając jakieś ligi szóstek i tak dalej, Emerald byłby jednak hojny. Ligi szóstek? No. No, to byłby hojny most. Myślę, że Ulight <grym> <grym> wtedy to by. Owszem, serię miał, ale do brązu. Aha, tak. No dobrze. <grym> <grym> Trochę żeś pan przesadził jednak. Nie, no aż tak. widzę szóstek? No, gram, grałeś. Grał nawet. I ty myślisz, że Ulight by tam bramek naszelował? Coś, no wiesz, te mecze są szalone, tam się odbije od, y, od kopca kreta, wystarczy kolanem y, dostawić nogę i może być coś padło, Jeszcze ale... jedna rzecz, y, muszę wam coś powiedzieć. Musicie pamiętać, że Ula jest strasznym dziadem. W sensie, no to jest stary człowiek <grym> jednak. <grym> <grym> Rok starszy od ciebie, tak rzeczywiście, emeryt. <grym> Chyba dwa lata nawet. Nawet dwa? Tak, tak mi się Aj. wydaje. Y no, a co? No a No co, no co? No, no, no to to no, znaczy, że jest stary chyba. No dobrze tak? w porządku, ja ci nic nie zarzucam. to, to, to... zaraz trzydziesa w ogóle to. No. Żenić się trzeba, co? Wulajt? Y no nie wiem, no. Nie wiem. Może i on. Ja a Aczkolwiek wiem. czy tą potrzebna kariera gracza trwa chyba nie Właśnie. <śla> <śla> Jak no, tak no, dobrze idzie, to no. co się spiera? Właśnie, po co tak robić? Eee, z ty... Bardziej o Tobie myślałem, nie? Że ja? Tak, tak, no. Bo wtedy już byś stał się, w, byś w tym samym rzędzie co Helisang. Obrażaliśmy ostatnio. Ja w tym z... samym tak, rzędzie co tak, Chylissang? Tak. To uchowaj Boże. No, no Niech właśnie. to się nie stanie nigdy. A swoją drogą, ostatnio. Midlaner formacji, o której rozmawiamy. A o jakiej my w ogóle rozmawiamy o formacji? A, o a, Kolega Estik uchylił mi rąbka, rąbka, tajemnicy. rąbka tajemnicy. Rąbka tajemnicy. Powiedział on. Niepodobne do Jeścika zupełnie. Prawda, prawda? Powiedział on, że. Yy, <grym> i, i to Było totalnie losowe. Totalnie losowe. Out of the blue, jak to się mówi, no, nawet no, no, spada no, na tak. mnie ostrze krytyki. Na ciebie? Na mnie spada ostrze krytyki. To tak on taki, Ale to od niego? No właśnie nie do końca. O. On powiedział, że jego tacie nie spodobało się to, co na jego temat powiedziałem. A co ty powiedziałeś? Z tego miejsca chciałem yy, przeprosić pana Tomasza, który się nazywa tak samo jak. Yy, Tutaj syn. A to to jest to. Tomasz Tom Tomasza junior? seniora. Okay. To masz juniors. Bo podobno. Nie, czy, a nie, dobrze, tak. Podobno tata tataścika oglądał mój film, gdzie ja robiłem. Na e kanale solowy Na kanale solowym. Nie róbcie tego. Łapki w dół i. <laughs> więc o, tam był właśnie przed startem sezonu. Mówiłem o składach, gdzie są Polacy Werach, tak. i powiedziałem, że. No, Eścik ostatnio słabiej było, więc jakby to jest taki make it or break it moment. No i. I o, to się nie spodobało. Tak, bo Eściak jest młody, jeszcze ma czas. No i no jest to prawda. Tak? On na ile? 21 w tym momencie? 21. 21. No to powiedzmy sobie jeszcze, że trochę tego czasu jednak jest. No, patrząc na to, że gra z takim starym dziadem jak Ulajt, no to. No. No, 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 Ulejt Ulejt tak. nie mógłby być jego ojcem. Matematycznie, ale. Nie, no. Różnica Je, wieku już, jest spora. O, Już ustawiliśmy to. Ulajt nawet nie ma żony, to gdzie do dzieci? No właśnie prawda to prawda no uchowaj Panie Boże uraj powiedział że ma zamiar jeszcze grać długo jak z nim ostatnio rozmawiał ja mu tego życzę Żeby grał. tak tak jak no najdłużej dobrze. no ja I też yy, jeżeli w takiej formie tak najbardziej tak wynik jest wszystko siedzi yy, i no yy, myślę że tak już odkładając wszystkie żarciki na bok bo ich było całkiem sporo ale Austrian Force Wilhaben jest... No, niesamowite, 52 minuta tego A ja czuję, nagrania. że nic, nic mądrego Jeszcze nie Nic. <laughs> nic, nic. E, ale e, generalnie ludzie na niemieckiej scenie bardzo nisko stawiali Austrian Force, tak. nie? E, A ja dziwisz się? Y, trochę tak, bo... Dlaczego? No, no bo to, ja byłem całkiem fanem tego składu. Ale to Można dlatego, że sobie... jesteś Polakiem. No tak, ale no bo wiedziałem, co ci zawodnicy potrafią zrobić. Myślę, Oj. że roster był mocno niedoceniony, szczególnie, że Tracyn indywidualnie wyglądał źle w zeszłym roku. No eee... dobrze, też jakoś przesadnie nie wygląda. No okej, okay, no ale miał słaby team. Adi? Yy, po tym, jak grał w. Yy... Aliorbank teamie, to też bym nie oceniał tego transferu jakoś bardzo No wysoko. nie wiem, moim zdaniem to był taki syndrom gracza za dobrego na Ultraligę. Że ale po prostu jest nudno no, no i spoko, muszę wjechać. Listy, tylko ja ma. mówię o tym, że to nie ma prawa wiedzieć o tym yy, ekspert z Niemiec. No pewnie nie. Dlatego Polscy eksperci... nie wie, co to jest Aliorbank. Eksperci... A powinien a wiedzieć. A powinien to, a wiedzieć, powinien to a wiedzieć, wiedzieć. bo każdy Polak powinien wiedzieć. Brawo. I mieć konto również założone. Nie stosownie. tylko... A czekaj, to on nie jest Polakiem ten Niemiec przecież. Niemiec też! Niemiec, niech stanie się Polakiem i niech to tak. konto dla gracza sobie właśnie, właśnie założy, link jest w opisie. No, gdyby, gdyby, gdyby oglądał Gadaju, no. nie dość, że wiedziałby co to jest, bank, to jest to jest, to mm. jest jasne, tak, to jeszcze wiedziałby, że tej drużynie nie warto lekceważyć. Wiedziałby co to jest Allior. wiedziałby co to jest bank i wiedziałby co to jest team nawet, takie no. rzeczy by E, no, więc ten skład był nisko stawiany przez powiedzmy lokalną społeczność niemiecką. Tak, braterstwo. Ono właśnie rządzi w Austrian Force. E, i, e, I zaskakują bardzo mocno, no, bo pierwsze miejsce w składzie, w, sorry, w lidze, w której znajdują się naprawdę mocno doinwestowane składy, takie jak na przykład SK Gaming Prime, Venur Rubble, Deeplex, Neon Limit, czyli no gracze przed chwilą Steam Vitality. I z Excel, które tak. robi naprawdę dobre rezultaty, to już jest e, Ale zaskakujące. Ale ramen nie kojarzy mi się z niczym dobrym ogólnie Ja uważam, że dobrym graczem jest całkiem. Mamy UL Sexy Edition, Adusto na topie, Lurox z dżungli. Toland D to taki e, talenciak tak chyba z, D też. Z, z, z T1 chyba akademii, Ex e, i jakiś support z Korei, tam jest jeszcze, Eintracht Spandau. Vertigo, Zanzarach, Power of Evil, Funky, Lilip, też zawodnicy, którzy Uy. mają dużo doświadczenia w jest Chicken Hero. No jest Chicken Hero, tak. To mnie niepokoi. E, no i wiecie, można mieć bekę. Haha, XMAT jest słaby i tak dalej. A nawet w sumie można wymienić ten skład NNO Prime, Scarface, Slatan, Serin, Shigan, Lucky. Mhm, to też jest potężne. A wiesz, a my wojujemy tutaj Adim, który zrobił przed chwilą kompromitujące 06 na EU Masters, e, Tracenem po słabym roku. Ulajtem, który ma na oko 48 lat, szybko zmieniłeś zdanie na temat tej drużyny? Nie, no, chodzi mi o to, że wiesz, tak jak na papierze spojrzysz na to, co się działo w zeszłym roku, mimo tego, że ja wiedziałem, że indywidualnie ci grasz jakby co ok i stworzył dobry package, to na papierze trudno było. Yy... Powiedzmy, pewnie, ludziom. No to ja przecież tego, o tym od początku do ciebie mówię. No dobrze, ale. I ty teraz mi to chcesz wytłumaczyć. Nie, w sumie tak? Tak? Ja powiedziałem to samo, co ty. No Bo tak. Rozumiem, <laughs> spokój, ale rozumiem z tego ale my wiedzieliśmy lepiej. Chodzi o to, że jak patrzysz na te inne składy, to dopiero doceniasz ten sukces. Nie? Że to nie jest tak, no że oczywiście. akurat liga się osłabiła. Tak. Niemcy się wzmocniły mocno w stosunku do zeszłego roku, przekrojowo. A Austria Force jest najlepsze i mają 10 -3. Tak, zaskakujące to jest. Zaskakująco. Ulight, nie wiem, która młodość grasuje, korkim na wodzie. No nie wiem, niesamowite rzeczy. Essa pełna, jest no. a no, Tak, no tak, tak. tak. E, też e... stara strategia. Mm, stara mm. strategia. E, pięciu Polaków to jest za dużo, jak wiadomo. Tak. Trzeba dodać kogoś, żeby przez niego nie mówić po polsku. I wtedy działa, wtedy <laughs> działa. Ale powiem Ci, że y, miałem okazję właśnie wybrać się na, y, na wieczorowe wyjście z tą formacją. Tak. I pan Infonerol, bardzo sympatyczny kolega, wygląda zupełnie jak polski koz i w sumie zachowuje się też względnie podobnie. To całkiem zabawne. Eee, ale tak, widać, że na przykład dla takiego tracyna, jak trzeba po angielsku powiedzieć, to on powie znacznie mniej niż by powiedział po prostu. No tak? I może to lepiej, że lepiej, powie. Lepiej, mu, lepiej, 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 lepiej. No, no. Tak. Nie powiem, że angielski sprawia problemy, bo nie, bo chłopaki się dogadują, ale no jest pewno. Nie czuć tego flow. No, nie jesteś native'em, no to no jest tam. naturalne. To jest naturalne. Niestety w tej drużynie prawdopodobnie dużo gadało no. light. Muszą to, to jakoś przeżyć. <laughs> Akurat jego się dobrze słucha. Słuchaj, ja, ja widzę coś. No. I to jest. Tam jest napis jakiś. No. Koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Zaczęliśmy od dobrych, przed nami jeszcze są małe RL. Tam się dzieje śmiesznie i my o tym pewnie w tym tygodniu jeszcze pogadamy. Tak. Ale na dzisiaj wystarczy. Żegnamy Państwa. Do widzenia.